Święty Maksymilian Maria Kolbe o pokucie. Nie wszystkim zdrowie i obowiązki pozwalają na surowości pokuty, chociaż wszyscy poznają, że krzyżykami zasłana jest ich droga życia. Przyjmowanie tych krzyżyków w duchu pokuty oto obszerne pole do praktykowania pokuty. Poza tym spełnienie obowiązków, spełnienie woli Bożej w każdej chwili życia. I to spełnienie doskonałe i w uczynkach, i w słowach, i w myślach wymaga wiele wyrzeczenia się tego, co przyjemniejsze w danej chwili się zdawało. I oto najobfitsze źródło pokuty. Upomina nas jednak Pan Jezus, byśmy pokutując nie chodzili smutni, by pokuta pochodziła z miłości. Dusza, która Boga kocha, pragnie Mu sprawiać przyjemność zawsze, w każdej chwili, każdą myślą i każdym słowem i każdym czynem, całym swym działaniem i istnieniem. Gdy zaś przypadnie jej poświęcić jakieś przywiązanie dla sprawienia Bogu radości, uważa się za szczęśliwą, że może dać dowód miłości bezinteresownej. Stąd święci tak bardzo pragnęli ofiar, krzyżyków, bo te dawały świadectwo, że miłość ich jest czysta. Oczyszczały one ich miłość i wykorzeniały różne przywiązania tej miłości przeciwne. Wszyscy możemy pokutować bez względu na stan zdrowia, bez względu na rodzaj zajęcia i obowiązku stanu. I to możemy pokutować w każdej chwili życia. Pokutować z miłością.